Czy słyszałeś kiedyś o tym, że żeby mówić po angielsku, trzeba mówić po angielsku, także na zajęciach angielskiego? Dziś przygotowałam dla Ciebie materiał, w którym nauczysz się ze mną kilku fraz, kilku gotowych wyrażeń do użycia na zajęciach angielskiego, żeby one w pełni mogły przebiegać po angielsku. No bo każda minuta, zwłaszcza jeśli są to zajęcia raz w tygodniu, jest na wagę złota. Więc przegadywanie po polsku, jak to się pisze, która to strona, że przepraszam za spóźnienie, jest stratą zajęć. Więc jeśli masz zamiar wykorzystywać je w pełni, oglądaj dalej. Zacznijmy od tego, co niestety często zdarza się mi i moim kursantom. Od tego, co powiedzieć, kiedy się spóźnisz. Daj znać, czy kiedyś Ci się zdarzyło, i czy to nie jest sytuacja, w której człowieka zamurowuje, a trzeba coś powiedzieć szybko? To powtarzaj za mną i miej gotowe, kiedy się spóźnisz. Sorry for being late. Przepraszam za moje spóźnienie, przepraszam za spóźnienie. Możesz powiedzieć też sorry I'm late. Czyli przepraszam, że nie mówisz, że, tylko mówisz sorry I'm late, przepraszam. Jestem późno. I to jest super poprawnie. Tak powiedz krótko, sorry I'm late. Sorry for my being late. Przydaje Ci się kiedyś ta fraza? To powtarzaj. Jeśli czegoś nie wiesz i chcesz dopytać, czy to na zajęciach angielskiego, czy gdziekolwiek go używasz, powiedz, can I ask a question? Can I? Czy mogę? Can I ask a question? Jakie możesz zadać pytanie? No, pierwsze, co przychodzi mi do głowy, to co to słowo znaczy? Albo jak jest po angielsku? Co to słowo znaczy? What does this word mean? Albo wypowiedz to słowo. What does available mean? Jeśli nie wiesz, jak wymówić, pokaż palcem. What does this mean? What does this word mean? What does available mean? A jeśli kłopot jest w drugą stronę i wiesz, że lektor Cię poratuje, powiedz How do you say calafior in English? How do you say to, czego nie wiesz, in English? Jeszcze łatwiej. What is calafior in English? Ciekawe? Nie zapomnij nacisnąć na subskrypcję, żeby nie przegapić kolejnych odcinków. Nie musisz notować. Możesz, ale w opisie filmu mam dla Ciebie spisane wszystkie te wyrażenia. Skoncentruj się na powtarzaniu razem ze mną. Jeśli nie wiesz, jak coś się pisze, to nasze polskie jak się pisze. How do you spell? Ja wiem, że spell przychodzi Ci do głowy literowanie, N-O-C-L i tak dalej, ale spell to właśnie pytanie o to, jak coś zapisać. How do you spell? No dobra, a jak chcesz poprosić, żeby ktoś coś dla Ciebie zrobił? Zacznij od could you. Could you listen to me? I don't think she could. Could you stop? Maybe. Could you? I po could you dodaj, co chcesz. Na przykład, could you write that on the board for me, please? A please dobre zawsze dodać. Could you repeat that, please? Could you explain this, please? Could you explain this once again? Albo could you say it slowly? Czasem repeat nie pomoże. O tym nagrałam cały odcinek. Link do niego znajdziesz w komentarzu. Co powiedzieć zamiast could you repeat, kiedy czegoś nie rozumiesz? Spróbuj używać tych pytań. Wiadomo, że nie zaczniesz od wszystkich naraz. Ale could you repeat? Could you say it slowly? Could you write it on the board? Could you explain? Could you help me? Could you show me? Could you point? Wskazać na coś. I jeszcze coś, czego mam nadzieję, że nigdy nie użyjesz. Ale wiem, że może się zdarzyć. Sorry,
I haven't got my homework. Wiesz, co znaczy to zdanie? Sorry, I haven't got my homework. Nie mam zadania. Mam nadzieję, że tego nigdy nie użyjesz, ale w praktyce lepiej być przygotowanym. Jeśli chcesz więcej takich wyrażeń, zajrzyj na nasz Instagram @encjopodlogabochnia. Tam w postach znajdziesz także te wyrażenia i w naszych relacjach. Mówione, na żywo, wypowiadane. W postach masz ich zapis, możesz do niego zawsze wrócić. Także tutaj pod filmem poszukać w opisie tych gotowców, które wynotuj sobie. Możesz włożyć je do swoich materiałów do nauki. Miej je zawsze na zajęciach. Miej do nich dostęp w telefonie. I kiedy będzie trzeba się o coś zapytać, miej je gotowe. To znaczy już powtórzone, już przećwiczone, nawet jeśli w sytuacji, którą sobie wyobrażasz. Mów na głos, wyobrażając sobie, że mówisz do nauczyciela: Could you say that again? Do zobaczenia na naszych kursach w Encjo, stacjonarnie w Bochni lub online, na Zoomie na żywo z lektorem, albo tutaj na YouTubie. Bye!